chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Pola tak rzadko pojawia się na salonach. Tak mało jej. Nie lubi Kto? Tego, czy nie chce? Twoja Pola? Żona Pola, no. To jest nie, absolutnie nie jej bajka. Myślę, że teraz będzie jeszcze gorzej po tym headline'ie, który wyszedł o przeleceniu na trzeciej randce. Mm. Ja chciałbym wszystkich bardzo gorąco przeprosić za tych, którzy to stworzyli. Że zrobili nam wielką, straszną przykrość. Dlatego, że właśnie szukając anonimowości, zabrałem Polę na lotnisko jako pilot na romantyczny przelot wieczorem nad Warszawą. Żeby nikt na nas nie patrzył, żeby nikt nie mógł nas obserwować, żeby móc nas spokojnie porozmawiać. A została potraktowana jak taka puszczarska dziwka. To jest bardzo słabe. I na pewno tą urazę będzie nosić jeszcze długo w sobie. A jak ona zareagowała na falę tych artykułów? Płakała. Mhm. Jak każda kobieta. A ty starałeś się jej to jakoś tłumaczyć, że to co są możesz media? Zrobić? No możesz... Tak, no starałem się tłumaczyć, ale to nie ma tłumaczenia. To jest w samym środku, nawet jeżeli na zewnątrz wydaje ci się, że jest ktoś bardzo mocny, to wewnątrz jest po prostu kruchą kobietą, normalną. Mhm. Myślę, że to samo powie Doda, bo... Wizerunek na zewnątrz nie musi być zgodny z tym, co na samym środku pozostaje w środku człowiek. On reaguje na takie rzeczy, no to było jej pierwsze zetknięcie i od razu bardzo bolesne. Także jest nam strasznie przykro z tego powodu. Czyli rozumiem, że kolejnych zetknięć może nie być, że już raczej takich wywiadów... Myślę, że nie. Nie jest to potrzebne. Oczywiście czas zweryfikuje, nie? Więc ja nic nie obiecuję, ale nie ma. No i to fajnie. Jest do niczego. Tak! To jest mega. Ej, taki plus, że chociaż nie będzie się wypowiadała o tobie. Chcę ci powiedzieć, że to jest mega. To jest mega. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, trzymaj się, hej.